Nieoficjalnie, senator Jacek Burysko ma przejść do Szymona Hołowni. Senator Jacek Bury, który do Senatu dostał się z list Koalicji Obywatelskiej, dołącza do partii Polska 2050, podał nieoficjalnie onet.pl. Decyzja ma zostać ogłoszona w poniedziałek na konferencji prasowej Burego i szefa Polski 2050 Szymona Hołowni. Partia byłego dziennikarza będzie więc posiadała parlamentarzystów i w Sejmie i w Senacie. W styczniu dołączy do nas kolejny parlamentarzysta, z czego się bardzo cieszymy, bo to bardzo fajny człowiek, ogłosił niedawno Szymon Hołownia w Radiu Plus. W rozmowie Hołownia nie zdradził, skąd przywędruje parlamentarzysta, ale wykluczył lewicę. Początkowo sądzono, że Polska 2050 zyska kolejnego, pochannie Gil-Piątek, posła, ale wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050 Michał Kobosko sprecyzował, że będzie to senator. Tym razem to nie będzie przedstawiciel Sejmu, ale Senatu Rzeczpospolitej. Będziemy już obecni i w Sejmie i w Senacie. To polityk, który nie należy do żadnej partii, powiedział Kobosko w piątek w TVN24. Teraz okazuje się, że do Polski 2050 dołączy senator Jan Bury, który do tej pory był bezpartyjnym senatorem, ale do Izby Wyższej dostał się z list Koalicji Obywatelskiej. Informację podał nieoficjalnie onet.pl, natomiast w poniedziałek Bury ma wystąpić na konferencji prasowej z Hołownią i potwierdzić swoją decyzję. Bury o opozycji, zajmujecie się sobą. Senator Jacek Bury wielokrotnie krytykował postawę liderów największych partii opozycyjnych, mimo że jego kandydaturę do Senatu poparły i PSL i Lewica. Czy można powstrzymać dyktat Kaczyńskiego i PiS? Można, ale potrzeba oporu obywatelskiego i przebudzenia klasy politycznej, która dziś jest w Sejmie. Kierownictwo partii opozycyjnych zajmuje się sobą, utrzymaniem swoich funkcji, rozdzielaniem subwencji, komentatorstwem i lansem w mediach, polityką przyjaźni do PiS. Po roku w Senacie mam przekonanie, że żaden z nich nie chce dziś przejąć władzy. Czasem mam wrażenie, że są jak Jarosław Kaczyński w stanie wojennym, lepiej to przespać pod kołdrą. Po co się narażać, pisał Jacek Bury na swoim profilu na Facebooku. Prywatnie Jacek Bury jest przedsiębiorcą z Lublina, a wcześniej zasiadał w zarządzie partii i Nowoczesna Ryszarda Petru. Był także radnym Sejmiku Lubelskiego, startował z list KO. W 1997 Bury był współzałożycielem Kościoła Nowego Przymierza wraz z kontrowersyjnym pastorem Pawłem Chojeckim. Hołownia chce zbudować koło parlamentarne. Drugi transfer do partii i Hołowni w ciągu kilku miesięcy to element budowy koła parlamentarnego, które zapowiedział Michał Kobosko jeszcze jesienią 2020 roku. Chcemy zbudować koło parlamentarne, czyli mieć reprezentację co najmniej trojga posłów. Z jednej strony jest nasze zainteresowanie konkretnymi posłami, z drugiej to nami interesują się poszczególni parlamentarzyści. Wiemy, że takie sprawy nie dzieją się z dnia na dzień. To nie jest kwestia krótkich spotkań i szybkich decyzji, ale poważnych negocjacji, obie strony chcą dobrze poznać swoje cele, powiedział wtedy Kobosko w rozmowie z interią.pl.